Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w pierwszym konkursie programowym Gazela, organizowanym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, wygrało niemal 66 milionów złotych na zakup 40 autobusów hybrydowych gazowo-elektrycznych. Dostawcą pojazdów o napędzie szeregowym, zasilanym sprężonym gazem ziemnym CNG, został Lider Trading, producent autobusów Solbus. Stycznia 2016 roku. Zgodnie z częstochowską tradycją, wszystkie nowo zakupione autobusy zostały zaprezentowane mieszkańcom Częstochowy na Placu Biegańskiego. Tym razem wszystkich 40 autobusów nie zmieściło się na placu, więc część rozstawiono także w pasażu pieszym drugiej alei Najświętszej Maryi Panny. Kondensatory umieszczone na dachach i to wszystko jest po pierwsze ekonomiczne, bo miasto wygrało konkurs unijny na zakup tychże 40 autobusów Gazela z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 100% dotacja, która wypełniła zakup tych autobusów, 66 milionów złotych, a głównym winowajcą tego jest prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Roman Wolczyk, którego witam serdecznie. Panie prezesie, witamy, kłaniam się. I to jest wyjątkowe święto, wyjątkowa data dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, bowiem nie tylko 40 autobusów, czyli jeden z najliczniejszych zakupów taborowych w historii przedsiębiorstwa, ale i rok jubileuszu MPK. Panie prezesie, oddaję głos. Witam ukochanych mieszkańców Częstochowy. Witam dzielnych dziennikarzy. Proszę Państwa, mamy dwa powody, dla których się tu spotykamy. Wzajemna sympatia i miłość do motoryzacji. Proszę Państwa, dłuższe przemówienie będzie za chwilę, jak tylko lekko się odmrożę, kiedy poprosimy tu naszych włodarzy miasta, żeby wygłosili kilka zdań. Ja natomiast Was wszystkich serdecznie zapraszam do korzystania z tych cudów techniki, które tu oglądamy, które wzdłuż tamtej alei również czekają na Was, będą do Waszej dyspozycji. To wszystko z miłości do Was i z miłości do ekonomii, gdyż korzystanie z tych autobusów jest znacznie tańsze niż z tych spalinowych. A poza tym, proszę Państwa, są naprawdę ekologiczne i na płuca tych naszych ukochanych dzieci spadnie dużo mniej CO2, bo aż 850 ton rocznie. Proszę Państwa, gratulujemy Wam cierpliwości, odnawiamy tabor. W tej chwili będzie to w granicach 62% w stosunku do posiadanych zasobów autobusowych. Proszę Państwa, życzymy Wam szczęśliwego nowego roku, w tym także pomyślności i zdrowia. Do zobaczenia za chwilę. Szanowni Państwo, dziękuję Panu Prezesowi. Ja myślę, że w żadnym innym mieście nie ma takich prezentów pod choinką jak w Częstochowie. Takie kolorowe, takie liczne, no i rzeczywiście prezenty w sposób dosłowny można rzec, dlatego, że nie dość, że zakupione z 100% dotacji, to jeszcze ekologiczne, jak Pan Prezes powiedział, 850 ton CO2 mniej w naszej atmosferze. Oddajemy głos jeszcze mediom, za chwilkę wracamy na uroczystość. Jeszcze świąteczna, jeszcze noworoczna, bo w nowym roku 40 hybrydowych, najnowocześniejszych w Europie autobusów wyjedzie na Częstochowskie ulice w barwach miejskiego przewoźnika, miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. A że to okazja szczególna, bo nie dość, że oddajemy te autobusy do użytku, przejechała historyczna parada z zajezdni do centrum, gdzie widzieliśmy, jak na przestrzeni dekad tabor MPK się zmieniał, bo i autobusy, to również oprócz tego tramwaje, to dzisiaj też jest to część jubileuszu 65-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. I zapraszam tutaj gospodarza miasta, prezydenta miasta Częstochowy, pana Krzysztofa Matyjaszczyka. Witamy serdecznie, panie prezydencie. Proszę pana prezesa MPK Romana Wolczyka. Proszę również przedstawiciela producenta firmy Lider Trading. I ja myślę, że jeśli ktoś jeszcze będzie chciał zabrać słowo, to będzie później okazja, ale żeby nie przedłużać, bo dzwon ratuszowy, kurant ratuszowy wybił nam o 11, więc punktualnie, tak jak MPK jeździ, rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Oddaję głos panu prezydentowi.
Kochani, witam was bardzo serdecznie. Nie wiem, co na to powie Unia Europejska, ale jak dawali nam pieniądze na modernizację alei, to dawali nam te pieniądze dlatego, żeby wyprowadzić komunikację z alei, między innymi również autobusy. A nasze MPK wspólnie z kontrahentami, z tymi wszystkimi osobami, którym dzisiaj zawdzięczamy to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, wprowadziło nam tu kilkadziesiąt autobusów, tak żeby pochwalić się, czym kończy się przedsięwzięcie, które ostatnio realizowali. I pozwólcie, że bardzo serdecznie podziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta i tym osobom, które składały wniosek do Gazeli, do takie fundusze pochodzące z handlu emisjami, i tych w zarządzie, panie prezesie, na pana ręce, którzy wspierali później, jest też prezes Madej, zapraszamy go tutaj, którzy wspierali później tych składających wnioski, wreszcie wszystkich tych, którzy pomagali i na końcu oczywiście pracowników MPK, którzy już od jakiegoś czasu korzystają z tych autobusów. Pojedyncze autobusy przyjechały do nas jeszcze w zeszłym roku. Witam pana prezydenta Jarosława Marszałka, chodźmy. Pojedyncze autobusy jeździły już tak pilotażowo po naszych ulicach na koniec zeszłego roku. A to, co widzicie teraz, to jest cała flota autobusów, które mamy już w naszym mieście. Bardzo wiele osób mówiło, to jest bardzo trudny projekt. To jest projekt, który wymaga skoordynowania wielu różnych branż. Który wymaga tego, żeby coś, czego do tej pory nikt nie zrobił, bo jeszcze nigdzie w Polsce i nie wiem, czy na świecie, czy gdziekolwiek jeżdżą autobusy gazowo-elektryczne, czyli takie hybrydy, jakie my mamy w Częstochowie. Mamy odważnych ludzi i w funduszach europejskich, i w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, co pokazuje, że udaje się realizować wiele fajnych i zacnych projektów. Od dzisiaj będziemy mogli widzieć autobusy hybrydowe, gazowo-elektryczne na naszych ulicach, i te krótkie, i te długie. Mam nadzieję, że będą dobrze służyć naszym mieszkańcom, że będziemy zadowoleni z korzystania z tych autobusów na terenie naszego miasta. Są one nowoczesne, mają wiele różnych ciekawych rozwiązań technicznych, o których za chwilę pewnie powie prezes albo przedstawiciel firmy. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować Leader Trading za to, że po pierwsze podjęło się takiego trudnego zadania, czyli zrobienia czegoś, co nigdzie jeszcze w Polsce nie funkcjonuje. To było trudne wyzwanie i podołaliście, co świadczy o tym, że dzisiaj mamy te wszystkie autobusy na terenie naszego miasta. Mam też nadzieję, że to, że Częstochowa jest taka innowacyjna i chętna do współpracy, pomoże w rozwoju również firmy Leader Trading i waszych partnerów, że dzięki temu takie autobusy, które nam sprzedajecie, za chwilę będziecie chcieli sprzedawać innym miastom polskim i europejskim, i że dzięki temu będziecie się szybciej rozwijać, więcej osób zatrudniać i będzie to dobry prognostyk dla rozwoju polskiej motoryzacji, bo jeżeli chodzi o innowacyjność, to już jesteśmy nie tylko jako miasto, ale jako wasza firma na szczycie listy, które wdrażają różne miast, które wdrażają różne ciekawe rozwiązania. Koniec mojego gadania, bo się oczywiście rozgadałem, ale za dużo rzeczy jest do powiedzenia. Jakbym chciał przeczytać to, co mi na dzisiaj przygotowali, byłoby jeszcze dłużej, dlatego postanowiłem, że zrobię to w ten sposób. A teraz, panie prezesie, parę słów od siebie. Jak się to stało, że dzisiaj stoimy tutaj pod tą bramą z tymi wszystkimi ludźmi i możemy mówić o tym, co się dzieje? Szanowni i mili mieszkańcy Częstochowy, spotkał nas dzisiaj wyjątkowy splendor. Przybyli nasi włodarze miasta, pan prezydent i pan marszałek Jarosław. Proszę państwa, te uśmiechnięte twarze mówią wszystko. Spotkaliśmy się tu z dwóch poważnych powodów. Pierwszy to to, że pan prezydent patronuje wszystkim udanym pomysłom MPK, sekunduje nam wiernie w takich przełomowych chwilach i dziś wspólnie możemy zbierać tego owoce. Proszę państwa, powody dalsze, formalne są takie, że to właśnie dziś upływa 65. rocznica zatwierdzenia przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej w Warszawie w dniu 8 stycznia 1951 roku uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie o powołaniu MPK.
jesteśmy sukcesorami tej firmy i proszę Państwa, z dumą możemy zameldować, że wkraczamy w XXI wiek. Powód drugi to te oto lśniące najnowszej technologii autobusy, proszę Państwa, które będą Was służyć wiernie ku pożytkowi mieszkańcom, ku ich wygodzie i proszę Państwa, w ten oto prosty sposób spełniamy dewizę, którą sobie uknuliśmy za pierwszym razem, kiedy zetknąłem się z MPK. Mianowicie będziemy dążyć do tego, aby komunikacja była przyjazna, a więc żeby była moją przyjazną komunikacją w rozumieniu każdego z pasażerów. Proszę Państwa, dążymy do tego, abyśmy dotarli w ten XXI wiek w komforcie i to na dodatek nieodpłatnym, bo się okazuje, że za właśnie wspomniane przez Pana Prezydenta środki, które wyasygnowano przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, otrzymaliśmy za kwotę 65 milionów 850 tysięcy złotych te autobusy i krótsze i przegubowe. Proszę Państwa, o aspektach technicznych będzie za chwilę mówić producent, który jest propagatorem najnowszej myśli technicznej w tym zakresie. I proszę Państwa, co jeszcze chciałbym na zakończenie przekazać? Mianowicie naszym wspólnym życzeniem i władz miasta, i zarządu spółki jest, proszę Państwa, złożenie na Wasze ręce życzeń szczęśliwego nowego roku, do których załączamy te oto autobusy. Niech Wam służą przez wiele, wiele lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Prezesie. Chciałbym podziękować przede wszystkim przedsiębiorstwu MPK i władzom miasta Częstochowy za zaufanie, którym nas obdarzyło to miasto. Ten projekt rzeczywiście był niesamowitym wyzwaniem technicznym, również organizacyjnym. To bardzo duża ilość autobusów, 40 i to wszystkie hybrydowe. Jest to chyba największy projekt w historii naszej firmy. Duże wyzwanie, które przekuliśmy w kamień milowy w historii rozwoju naszej firmy. I może wyjaśnię w kilku słowach, dlaczego te autobusy są tak innowacyjne i dlaczego jesteśmy tak z nich dumni. Otóż są to autobusy, które łączą najczystsze obecnie dostępne paliwo i gaz ziemny z technologią napędu elektrycznego. Czyli są to autobusy hybrydowe, ale zbudowane nie w oparciu o baterie, ale o superkapsy, co dodatkowo jeszcze postawiło pewne wyzwania przed naszą firmą, ale dzięki temu, że udało nam się właśnie skonstruować te autobusy w oparciu o technologię superkondensatorów, mogliśmy zaoferować MPK w Częstochowie najwyższy poziom rekuperacji energii hamowania, co oczywiście będzie miało przełożenie na koszty eksploatacji tych autobusów i na mniejszą emisję dwutlenku węgla w mieście. Natomiast mówiąc o emisji, chciałbym stwierdzić, że biorąc pod uwagę całość emisji, to znaczy emisję emitowaną przez silnik, jak również przez ogrzewanie tych autobusów, są to najbardziej ekologiczne w tym momencie autobusy w Polsce. Są one nawet bardziej ekologiczne niż autobus w pełni elektryczny, który ma ogrzewanie na olej napędowy. Także chciałbym jeszcze raz podziękować za wręcz wizjonerskie podejście do tego projektu ze strony właśnie miasta, za zaufanie i liczę, że wszyscy mieszkańcy Częstochowy odczują pozytywnie właśnie skutki tej inwestycji, tego projektu. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Kochani, Częstochowa zawsze była innowacyjna. To właśnie w naszym mieście zaświeciła pierwsza lampa elektryczna. Było to wiele, wiele lat temu. Replika tej lampy stoi przed ratuszem, możecie ją podziwiać. I również w naszym mieście po raz pierwszy pojawiły się autobusy hybrydowe z napędem gazowo-elektrycznym. Taki prezent zrobiło sobie MPK na swoje 65-lecie, składając wcześniej oczywiście wnioski i ostro lobbując za tym, żeby to się udało. Oczywiście, żeby to się udało, to wiele osób, wiele trudów musiało ponieść i tutaj nie jestem w stanie nawet wymienić wszystkich tych, które pomagały nam w tym, żeby ten wniosek został napisany, oceniony, przeszedł, a potem, żeby można było to realizować przy pomocy naszej, mówię tutaj o polskiej firmie. Mam nadzieję, że dzięki temu korzyści płynących dla miasta Częstochowy będziemy mieć naprawdę dużo. Po pierwsze, to jest bezpieczeństwo, wygoda, komfort naszych mieszkańców podróżujących autobusami. Po drugie, to jest czystsze powietrze w naszym mieście, bo nie wiem, czy wiecie, 850 ton
dwutlenku węgla będzie mniej emitowanych przez to, że będziemy mieć właśnie te 40 hybrydowych autobusów. Każdego roku. To jest bardzo duży efekt taki ekologiczny, z którego też powinniśmy się cieszyć. A oprócz tego jesteśmy liderem innowacyjności, wpływamy na to, żeby polskie firmy miały kontrakty związane z innowacyjnością i cieszy nas to również, że możemy swoje 3 grosze do tego dołożyć. A fakt, że mamy naprawdę dobrych, zaangażowanych i chętnych do współpracy ludzi, którzy po pierwsze podjęli wyzwanie, po drugie uparcie dążyli do realizacji tego bardzo trudnego projektu i z sukcesem go zakończyli, to, że świadczy również na przyszłość. Mam nadzieję, że ci ludzie nie zapomną, że już za chwilę przyszły okres programowania, nowe możliwości pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej. Już teraz planujemy inwestycje w sieć tramwajową i w sieć autobusową po to, żeby miejska komunikacja w Częstochowie była jedną z najnowocześniejszych nie tylko w kraju, ale i w Europie. Za to, że jesteście tutaj z nami, że chcecie żyć życiem miasta i patrzeć, co miasto ma do zaoferowania dla mieszkańców. Dziękuję wam wszystkim tutaj zebranym bardzo serdecznie i życzę pozytywnych wrażeń z oglądania, a później jazdy naszymi nowymi autobusami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. I teraz, drodzy państwo, te autobusy są dla was. Możecie podejść, dotknąć do jednego chyba, który jest przeznaczony. Możecie także wejść, zobaczyć, zrobić sobie zdjęcia i po prostu zobaczyć, jak te autobusy będą się prezentowały. Na razie, jak pan prezes mówi, za darmo jest dostęp do tych autobusów, nie trzeba kasować biletu. Dziękujemy bardzo. Cena niezmienna. Niezmienna. Dziękujemy bardzo za waszą obecność. Szanowni państwo, te autobusy i ten widok tych 40 autobusów jest dla was dzisiaj. Kochani, bo padło pytanie, które być może o to pytanie byście chcieli wiedzieć. Jakie to było pytanie, jaka była odpowiedź? Pani się martwi, czy jeżeli kupiliśmy tyle nowych autobusów, to czy nie podniesiemy cen biletów? No to muszę wam powiedzieć, że nie mamy zamiaru podnosić cen biletów, bo ten projekt jest innowacyjny nie tylko jeżeli chodzi o zaawansowanie technologiczne, ale również jeżeli chodzi o finansowanie. 100% tej kasy, tych 66 milionów złotych, dostaliśmy w związku z handlami emisjami, czyli z programu Gazela. My dołożyliśmy z miasta i ze spółki te pieniądze, które są potrzebne do tego, żeby uruchomić stacje ładowania gazem tych pojazdów, i to, co związane jest z kosztami związanymi z salą, z taką halą serwisową dla tych pojazdów. Ale to nie spowoduje podrożenia cen biletów. Uspokajam. I dziękuję bardzo za to, że zwróciła pani uwagę na to, że takie też mogą być aspekty. Uspokajamy w tym zakresie. Nie będzie tutaj żadnych strasznych sytuacji, które mogą nas z tego tytułu dopaść. A mogę powiedzieć, że dzięki temu, że kończymy też te dwie inwestycje związane i z halą, i z stacją ładowania gazem CNG, to zarówno nasi mieszkańcy dostaną nie tylko sprawy związane z lepszym podróżowaniem, ale również z dostępem do stacji CNG. A więc ci wszyscy, i to przewoźnicy, i też osoby prywatne, które będą chciały jeździć samochodem taniej, bo będą chciały, żeby był zasilany gazem CNG, tańszym niż LPG, będą mieli już niedługo możliwość korzystania z tego gazu, z tego zasilania na terenie MPK, bo ta stacja będzie ogólnodostępna. Na razie ona jest tylko i wyłącznie dla pojazdów MPK, ale już niedługo będzie możliwość tańszego podróżowania dla wszystkich, nie tylko poprzez MPK nasze częstochowskie. Także zapraszam do zainteresowania, być może korporacje taksówkowe, być może nasi lokalni przewoźnicy będą chcieli część z pojazdów, którymi podróżują, przekształcić na CNG i dzięki temu być bardziej konkurencyjnymi, jeszcze tańszymi w eksploatacji. Dziękuję bardzo. Wątpliwości wyjaśnione, pan prezydent dogłębnie je rozwiał. Jeśli są jakieś pytania dziennikarzy, to za chwilkę wszyscy zebrani są do waszej dyspozycji, a my dziękujemy za waszą obecność dzisiaj z nami. A jeśli są pytania mieszkańców, to myślę, że pan prezydent też jeszcze na takowe odpowie. Poza tym autobusy, które robią wrażenie, stojące w głównym pasażu drugiej Alei Najświętszej Marii Panny i na Placu Biegańskiego. Latem tutaj się spotkaliśmy z jednym testowym egzemplarzem. Nikt nie wierzył, że się na początku stycznia uda sprowadzić wszystkie. Ta sztuka się udała. Mało tego, te autobusy już niedługo na naszych liniach. A więc do zobaczenia na trasie.
Thank you.